Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie ciekawe rozpakowanie i lada gratka dla fanów klawiatur mechanicznych i dla fanów firmy Tesoro. Długo czekaliśmy na Excalibura, ale w końcu się pojawił. Będziemy testować. Na początku sobie dzisiaj rozpakujemy. No i za kilkanaście dni myślę, że będzie pełna recenzja, będę mógł wyrazić swoją opinię o tej klawiaturze. Do Tesoro firma ta słynie z klawiatur mechanicznych, udanych klawiatur mechanicznych. Co do myszek, co do headsetów mam mieszane zdanie, natomiast klawiaturki w większości przypadków są po prostu genialne. Niektóre są wręcz wybitne, jak chociażby Dirandal Ultimate. Klawiaturka nie tania, ale warta polecenia. Tak więc zobaczymy, co ten Excalibur potrafi. Tutaj mamy wersję z niebieskim podświetleniem. Wiem, że będzie też coś takiego jak Spectrum, czyli jakieś wielostrefowe. Natomiast dzisiaj bierzemy się za taką, powiedzmy, podstawową wersję tej klawiatury na przełącznikach mechanicznych Kale. Zapraszam Was do oglądania, a cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! No dobrze, więc dzisiaj pierwsze spojrzenie na nowość od firmy Tesoro, klawiatura Excalibur, widziana przeze mnie na targach PGA ostatnich chociażby. Nareszcie będzie można przetestować ją w warunkach takich domowych, więc bardzo fajnie. Z tego co wiem, są też dwie wersje. Wersja Spectrum będzie miała jakieś wielostrefowe podświetlenie, w pełni konfigurowalne. Tu mamy chyba standardowe niebieskie tylko, ale zobaczymy sobie. Excalibur, jak zwykle zaczerpnięte z mitologii z całego świata, to akurat mitologia znana chyba wszystkim, Excalibur, czyli miecz króla Artura. Mamy informacje o przełącznikach mechanicznych klasy gamingowej. Pewnie to będą Kale, ale sprawdzimy sobie. Pamięć 512 KB. Częstotliwość próbkowania 1000 Hz. Anti-ghosting, podświetlenie oraz przyjazny interfejs. Tak w skrócie. No i Excalibur Sword of King, czyli miecz króla, jak powiedziałem. Mamy wizualizację, klawiaturka dość prosta, jak widzicie. I patrzymy sobie dalej, co tutaj ciekawego. O, przełączniki. Wiadomo, że są tu browny. Bardzo fajnie, że nie są niebieskie, ponieważ w ostatnich czasach mam już dość klikaczy tych klawiatur z Bloomiem. Ostatnio kilkanaście, więc ile można. Natomiast tak, widzimy, że mamy klawisze multimedialne FN plus kombinacje. Mamy przełącznik PC gamingowy. Aż 5 profili. Gumowane podwyższenia. 5 poziomów podświetlenia i kilka poziomów tej iluminacji, czyli po prostu podświetlenia. Sterowniki chyba pobieramy sobie w tej wersji. I dobra, z takich podstaw to było na tyle. Myślę, że wystarczy tych informacji wstępnych, już bierzemy się za sam sprzęt. Wiem Wam, że typowo jakiś model testowy. Prosto pewnie przyszła z jakiejś redakcji, bez żadnego woreczka. Miałem tylko instrukcję. Albo reklamówka. Czyli to samo, co pojawia się już od dłuższego czasu. Dirandal w wersji eSport bardzo fajnie wygląda. Powiem Wam, że tą wersję też bym chętnie przetestował. Dirandal, wersja Ultimate, bardzo dobra klawiatura według mnie. Kolada. Aluminiowa obudowa, a niestety bardzo droga. Lobera, jedna z nowości. Słuchawki Kuwen, macie porównanie u mnie na kanale. Kuwenów 7.1 jeszcze nie testowałem tą zewnętrzną kartą. No i co tam jeszcze ciekawego? Gandiva, Gangnir Strike. Przetestowane wszystkie myszki, też szukajcie na kanale. I podkładek Tesoro również szukajcie. Generalnie podkładki polecam. Świetnie wykonane, bardzo dobre powierzchnie. Natomiast minusem jest według mnie słaba przyczepność do biurka. No i obudowa dla graczy od Tesoro, o której za dużo nie słychać niestety, ale może kiedyś się pojawi i przetestujemy. Dobra, to tyle z przypomnienia z produktów Tesoro. Powiem Wam, że portfolio firmy się ciągle powiększa, ciągle coś nowego się pojawia, tak więc fajnie. I oczywiście tym, co najbardziej lubimy od Tesoro, są klawiatury. Klawiatury są zawsze fajnie wykonane, funkcjonalne i po prostu dają radę. Dzisiaj nie zobaczymy jeszcze podświetlenia, natomiast przyjrzyjmy się tej klawiaturze. Z tego co widzimy, mamy pełne podświetlenie klawiszy, czyli dość duże tutaj prześwity, te przestrzenie. Więc powinno to dość mocno świecić. Mamy standardowy układ, jak to w klawiaturach dla graczy. Mały Enter, długi Backspace, długie Shifty. No i słyszymy, że są to browny. I dobra, moi drodzy, coś tutaj się komuś też skręciło w testach. Potem wyjmiemy, natomiast widzimy wyraźnie, że mamy tutaj przełączniki firmy Kale. Czyli tak, jak obstawiałem. Dobra.
nakładka wraca na miejsce. No i moi drodzy, kabelek bez oplotu, około 2 metrów. Wtyk zupełnie zwyczajny, bez pozłacanego złącza. Logo Tesoro na klawiaturze. No i FN ze znaczkiem Tesoro i klawisze funkcyjne. Włączenie dźwięku, ciszej, głośniej, play, pauza, do tyłu, do przodu. I profile. Profil pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Tutaj mamy jeszcze przełącznik N-key rollover i 6-key rollover, czyli anti-ghosting na 6 klawiszy lub na wszystkie. Nawet Tesoro zmieściło tutaj swoje logo Break the Rules. Nie występuje ono za często w klawiaturach. I mam jeszcze FN plus ciemniej, jaś, 5 poziomów jasności plus pewnie wyłączenie. Jeszcze szybki rzut oka, żadnych hubów USB. Od spodu antypoślizgi dość małe, ale chropowate. Podwyższenia faktycznie gumowane. Więc moi drodzy, pierwszy rzut oka powiem Wam, że klawiatura może nie robi wrażenia, bo jest bardzo prosta, ale też zauważmy, że wielu z Was pyta o klawiatury proste, nieudziwnione. Po prostu klawiatura bez żadnych bajerów. Ma klawiaturę numeryczną, ma podświetlane klawisze, mechaniczne przełączniki, żywotność 50 milionów, ma multimedia, ma profile, jest oprogramowanie, więc powinno być fajnie. Zobaczymy w testach. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie, cenę sprawdzicie sobie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!